To był twórca, który był niezwykle głośny i niezwykle rozpoznawalny w Stanach Zjednoczonych w tamtym czasie i w ogóle na świecie, który zrobił ogromną karierę i którego teatr także dzisiaj jest interesujący i inspirujący. Cześć, słuchacie podcastu o teatrze. Z tej strony Katarzyna Niedurny i Katarzyna Walibura. Witamy Was 1 grudnia. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, nie tylko dlatego, że możemy zjeść pierwszą czekoladkę z kalendarzy adwentowych, ale przede wszystkim jest dzisiaj Światowy Dzień Walki z AIDS. I tym dniem zainspirowałyśmy się, przygotowując dla Was ten odcinek, który zdecydowałyśmy się poświęcić artyście teatralnemu Rezie Abdochowi. O Rezie Abdochu rozmawiamy z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jest to artysta, który zmarł w 1995 roku na skutek chorób towarzyszących AIDS, powikłań związanych z tym, że był chory na AIDS, ale też dlatego, że był to artysta, który w swoich przedstawieniach teatralnych podejmował temat epidemii na różne sposoby. Epidemia AIDS w Stanach Zjednoczonych trwała między 1983 a 1996 rokiem. Wiemy oczywiście, że AIDS na terenie Stanów Zjednoczonych pojawiło się wcześniej, prawdopodobnie już pod koniec lat 60. Pierwsze przypadki zachorowania na tą chorobę były odnotowywane, ale one trochę były poza widzeniem systemu. W 83 jakby zanotowano już jakby poważny wzrost zakażeń w grupie młodych mężczyzn, których łączyła tylko jedna rzecz. Wszyscy byli osobami homoseksualnymi. Dlatego na początku myślano, że to jest w ogóle choroba, która dotyka tylko środowiska gejowskiego. Potem okazało się, że oczywiście nie i że każdy może się zarazić. Ta umowna data zakończenia epidemii, 96 rok, czyli rok po śmierci Rezy Abdocha, to jest moment, w którym wynaleziono skuteczną terapię i AIDS przestało być wyrokiem śmierci. Czyli to jest też bardzo długi okres czasu, kiedy rzeczywiście ludzie na AIDS umierali i zachorowanie na zarażenie się wirusem HIV tak naprawdę było równoznaczne ze śmiercią. Oczywiście w tym 96 roku epidemia skończyła się dla tych, których było stać na te leki. Zanim powiemy Wam więcej o Rezie Abdochu, chciałyśmy niektórym przypomnieć, a innym po raz pierwszy ogłosić, że otworzyłyśmy nasze konto na portalu Patronite. Dzięki temu będziecie mogli zostać naszymi patronkami bądź patronami i wpłacając już 10 zł bądź więcej, dołączycie do naszej zamkniętej grupy, w której będziemy się dzielić ciekawostkami, dodatkowymi materiałami do odcinków, a także dyskutować i rozmawiać z Wami na wszystkie tematy teatralne, jakie tylko przyjdą nam do głowy. Już od 5 zł możecie dołączyć do grona naszych patronów lub patronek. Każda Wasza złotówka, każda przekazana przez Was dotacja pozwoli nam produkować ten podcast profesjonalnie, poświęcając czas, tak jak dotąd to robiłyśmy, na research, na rozmowy, na przygotowanie podcastów. Chcemy również zainwestować w rozwój technologiczny, tak żebyście nas słyszeli jeszcze lepiej. Dzięki Wam podcast o teatrze będzie mógł dalej istnieć. Pod naszym odcinkiem znajdziecie link do portalu Patronite. Klikając w niego, będziecie mogli nam zobaczyć, jakie formy podziękowań dla Was przygotowałyśmy. Chciałbyśmy podkreślić, że bez Waszego wsparcia na portalu Patronite podcast o teatrze nie przetrwa. Jeżeli zdecydujecie się na tą wpłatę 10 zł lub więcej, to w ramach pierwszego specjalnego materiału dla patronów i patronek opowiemy Wam więcej o rodzinie Rezy Abdocha oraz o tym, w jaki sposób Reza Abdoch fałszował swoją biografię. To jest naprawdę super ciekawa historia, więc zachęcamy Was do dołączenia do naszej grupy dla patronów i patronek poprzez wpłacenie 10 zł lub więcej. Reza Abdoch nie miał tego szczęścia, nie dożył do wynalezienia tej skutecznej terapii i zmarł bardzo młodo, miał 32 lata, urodził się w 1962 roku i był artystą tworzącym głównie na terenie Stanów Zjednoczonych, swoje najważniejsze prace teatralne stworzył właśnie w Stanach Zjednoczonych, ale był artystą, który urodził się w Iranie, w rodzinie, która była bardzo bogata, bardzo dobrze sytuowana, która mogła sobie pozwolić na to, żeby on kształcił się w Anglii. Oni też mieli w ogóle dom w Anglii, ale po rewolucji stracili znaczną część majątku i wyprowadzili się do Stanów Zjednoczonych. Został zdiagnozowany w 1988 roku. Mówi do nas Szymon Adamczak, dramaturg i artysta zajmujący się teatrem i performancem oraz osoba żyjąca z HIV i zajmująca się również badaniem problematyki HIV w kulturze i aktywizmem wokół HIV.
Ale to też bardzo interesujący sposób łączy się też właśnie z jego doświadczeniem migranckim, bo oni, jego rodzina, duża część osób z Iranu, które właśnie chętnie wybierało kierunek LA i kierunek Stany Zjednoczone, nawet mówiło się na, według notatek, które zrobiłem, mówiło się nawet na Los Angeles, Teher Angeles. W 1996 roku administracja Ronalda Reagana, który wówczas był prezydentem Stanów Zjednoczonych, wprowadziła Immigration Reform and Control Act, który zakazał zatrudniania osób przekraczających granice poza sankcjonowanym przez prawo systemem. Wprowadzał też za to kary. Jednocześnie dawał szansę na legalizację pobytu większości osób, które przybyły do USA przed 1982 rokiem. Warunkiem było jednak między innymi wykonanie testu na obecność wirusa HIV. Więc oni przez pierwsze lata życia po prostu w Stanach byli nieudokumentowanymi migrantami, więc Reza właśnie za namową młodszego brata, żeby się w pewnym sensie zasymilować i mieć też dostęp do wielu rzeczy po prostu pod kątem codziennego życia i po prostu przez to, że pojawiła się w ogóle taka polityczna możliwość, wykonał ten test i okazał się być pozytywnym. Reza Abduh, tak jak powiedział Szymon Adamczak, rzeczywiście złożył wniosek wizowy za namową swojej rodziny, złożył wniosek wizowy w ramach Immigration Reform and Control Act, dlatego że przybył do Stanów Zjednoczonych przed tą datą, którą określiła administracja Reagana. Ale okazało się, że jest osobą żyjącą z wirusem HIV. I tutaj jakby zaczęliśmy się zastanawiać z Szymonem Adamczakiem już po zakończeniu naszej rozmowy, jak to tak naprawdę było z Rezą Abduhem i jak to wszystko się nam nie składa w jego biografii. Dlatego, że Immigration Reform and Control Act zakładał, że osoby, które żyją z wirusem HIV, nie mogą uzyskać zielonej karty, nie mogą też uzyskać obywatelstwa. Co ciekawe, ta zasada prawna była utrzymywana do 2010 roku. Osoby żyjące z wirusem HIV mogły co prawda wjeżdżać na zasadach takich na przykład wiz dla naukowców, dla badaczy, ale nie mogły uzyskać zielonej karty na innych zasadach. Znaczy, jeżeli na przykład, nie wiem, przyjechały na wycieczkę do Stanów, zakochały się i chciały tutaj zostać, to nie mogły uzyskać nie miały tej możliwości stałego pobytu. I dopiero 12 lat temu to prawo zostało zlikwidowane, czyli bardzo późno i dużo, dużo po zakończeniu historycznej epidemii. Z drugiej strony Reza Abduh w tych Stanach mieszkał i raczej nie mieszkał nielegalnie, skoro wyjeżdżał ze swoją grupą za granicę pokazywać spektakle i wracał, więc to raczej nie byłoby możliwe. Poza tym trzeba założyć, że jako osoba żyjąca z wirusem HIV, a potem umierająca na AIDS, korzystał z opieki medycznej. Szymon Adamczak też bardzo mocno wkręcił się w poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie i napisał do Adama Socha, który jest właśnie tym opiekunem twórczości Rezy Abducha, który też udostępnia jego spektakle na portalu Vimeo, który też nie znał odpowiedzi na to pytanie, więc przekierował maila Szymona do brata Rezy Abducha, Salara Abducha. Reza Abduh miał troje rodzeństwa, dwóch braci i jedną siostrę. I Salara Abduh bardzo szybko nam odpisał, tłumacząc, że tak, wniosek Rezy Abducha został wtedy odrzucony, czyli w tym 88 roku, kiedy on się ubiegał, kiedy dowiedział się, że jest osobą żyjącą z wirusem HIV, jego wniosek został odrzucony, ale udokumentowanie tego pobytu wciąż było dla niego istotne, dlatego on zaczął aplikować o wizę na trochę innych zasadach, na zasadach dla jakby osób, które mają jakieś specjalne zdolności, znaczy chodzi o to, że to są obywatele, które w szczególny sposób mogą przyczynić się do rozwoju na przykład kultury amerykańskiej. I po pewnym okresie starań taki rodzaj wizy został Rezie Abduhowi przyznany i to jest informacja specjalnie dla podcastu o teatrze, nie ma jej w żadnych artykułach, w żadnych materiałach, tylko my to wyjaśnimy. Dzięki uprzejmości Szymona Adamczaka, Adama Socha i Salara Abducha. Świadomość, że żyje z wirusem HIV wpłynęła na Rezę Abducha na różne sposoby. Jest szczególnie frapujące dla mnie, to też jest patrząc z kolejnej pracy na następną, widzieć też coraz mocniejszą identyfikację z tym tematem. Jakby to też jakby doświadczenie Rezy jest też jakby doświadczeniem całego po prostu pokolenia ludzi w Stanach Zjednoczonych. Szczególnie oczywiście na świecie, w wielu innych miastach też, ale też kulturowo wydaje mi się Stany wytwarzały i wytwarzają nadal wokół HIV i AIDS najwięcej refleksji. Więc w przypadku Rezy, co jest też interesujące właśnie od takiej artystycznej czy twórczej strony, jest to, że Reza, on był bardzo płodnym artystą i jego prace jednak takie wcześniejsze, nie wiem, trwały 3 do 5 godzin, nagle zyskały
nagle właśnie pojawiło się to, ta konieczność zmierzenia się ze swoją śmiertelnością i to, że ta śmierć na AIDS jest czymś, z czym Reza musiał się pogodzić i z czego był bardzo świadom, więc jego sama praktyka artystyczna i to, co robił, stało się szalenie bardziej intensywne. Wszystko się bardzo zintensyfikowało. Do tego stopnia też, żeby móc w pewnym momencie też przejść z takiego do systemu mimo wszystko pracy na peryferiach trochę jakby świata artystycznego, takiego oficjalnego. Reza po prostu był częścią teatralnego undergroundu w LA i dopiero jak zaczynał odnosić pewien sukces, to mu też powiedziano, że jeżeli chce jakkolwiek komercyjnie, czy w ogóle chce jakiś osiągnąć status i w ogóle jakoś móc funkcjonować na tym rynku teatralnym, musi koniecznie swoje spektakle zmieścić w 90 minutach. Więc to na przykład właśnie stało się też takim dosyć mocnym wyróżnikiem, szczególnie ostatnich prac Rezy Abdocha, które chyba wszystkie trzy albo cztery ostatnie spektakle trwają równo 90 minut, a więc ta jego właśnie wyobraźnia i pracowitość, całe ogromne światy, które zmieszcza w tych spektaklach, zyskują jeszcze tym bardziej na tej intensywności. Więc z mojej perspektywy też badając, czy właśnie patrząc właśnie na jak różni artyści działają i tworzą wobec AIDS, w przypadku Rezy było to szczególnie interesujące, że choć w pewnym momencie też przeniósł się do Nowego Jorku, bodaj w 1991 roku, Reza nie był w pewnym sensie aktywistą, czy nie był częścią na przykład ACT UP czy innych organizacji, ale był z drugiej strony bardzo głęboko połączony na przykład z doświadczeniami sceny queerowej i undergroundowej właśnie Los Angeles od lat 80. I jego takim właśnie spektaklem, który bezpośrednio właśnie w najbardziej intensywny sposób opowiada o AIDS, jest Boogeyman z bodaj 1990 roku, w którym język tych spektakli jest właściwie bardzo bliski językowi radykalnych zinów dotyczących AIDS. Jest też o tyle szczególny, że oprócz aktorów, z którymi zwykle zapracował, dużą częścią obsady są właśnie radykalni performerzy i osoby zajmujące się performance artem z jednego z legendarnych klubu FAK. Fak i zwykły krzyknik, a więc to jest też jedna z prac Rezy, która wywołała jakieś takie największe kontrowersje. Z jednej strony mówiono, że to jest jakby to kupę właśnie wyróżnień i nagród, ale z drugiej strony był to też taki spektakl, który odsądzano od czci i wiary i trochę właśnie mówiono o nim, że jest po prostu jednym ciągiem niekończących się przekroczeń, które jest właśnie jednostronne, a o co Rezie chodziło, to było jednak też kroczenie i otworzenie przed widzami jednak piekła, jakim jest AIDS i piekła, jakim jest być, jaką mogły i mogli doświadczają osoby nichotronormatywne, czy osoby właśnie wyrzucane na poza brzeg społeczeństwa, czego Reza w dużym mierze też świadczył w swoim krótkim życiu. Więc jeśli chodzi o, wydaje mi się, że jeśli mówimy w ogóle o takim teatrze właśnie tych czasów, trudno mi w tym momencie powiedzieć, że jest inny równie intensywnie i równie wieloaspektowo zajmujący się AIDS reżyser niż właśnie Abdo. Na ile teatr Rezy Abdocha, tak jak możemy go dzisiaj zobaczyć na nagraniach, jest wciąż aktualny i czy jest potrzebna jakaś wiedza wstępna do zrozumienia tego, co dzieje się na scenie? Oczywiście gdzieś praca, jakby wiedza o tym rzeczywiście, z czego pewne rzeczy wychodzą czy powstają, jest też tu. Myślę sobie, po prostu gdzieś przeglądam w głowie te właśnie jakieś te obrazy zdjęcia ze spektakli Abdocha i też teksty o nich, wywiady i same też świetne rozmowy z nim. Znaczy przede wszystkim Abdo był twórcą teatru wizualnego, czy w bardzo wizualny sposób podchodził też do montażu. Też jest to wszystko oczywiście, są lata 80. i początek 90. Jest to też wszystko bardzo postmodernistyczne, że się tak wyrażę, ale też bardzo queerowe w wielu momentach, szczególnie w pracach Rezy, które powstawały po tym, jak został zdiagnozowany z HIV w 1988 roku. Wydaje mi się, że i tutaj właśnie też odwołam się do samego Rezy, który był kimś, kto taki bardzo chłonący i bardzo po prostu pochłaniał amerykańską popkulturę, więc jego spektakle oczywiście mają masę
specyficznych odniesień do popkultury i do kultury masowej jako takiej, ale wydaje mi się, że to też sprawia, że można szczególnie po latach jakoś też w nie wejść, nie? Już mi się to tak bardzo podobało właśnie, że za bardzo nie chciał być stawiany w rzędzie właśnie, nie wiem, tradycji teatru awangardowego. Śmiał się właśnie, że jest bardziej populistą. To dla mnie też jest właśnie jakiś tam ważny klucz. On pracuje też mimo wszystko właśnie w jakiś głęboki sposób, mając na uwadze też samą amerykańską kulturą, która jest też kulturą zapełnioną przez migrantów, przez migranckie kultury, wieloetniczną. Sam zresztą Abdo jest migrantem. Po tej przymusowej, w pewnym sensie, migracji do LA, dorobił sobie pracę seksualną i ciężar utrzymania też rodziny w takim telegraficznym skrócie, w tym jego braci, spoczywał też na nim, bo był najstarszy. Więc myślę sobie, że oczywiście, co może być trudne dzisiaj, to może powrót do takich bardzo żywych emocji, bardzo na przykład właśnie jak emocji czasów kryzysu AIDS, które animowały w dużym stopniu pracę Abdocha. Nie? Wydaje mi się, że tutaj taki potencjał właśnie łączenia się trochę jakby z tym czasem wymaga jednak pewnej wiedzy, ale z drugiej strony jednak jest to całe jakby też takie pandemonium wizualne, choreograficzno-dźwiękowe, tekstowe, które jego siły oddziaływania nawet da się po latach bardzo mocno odczuć. Oczywiście nie miałem nijak szansy zobaczyć ich na żywo. Na szczęście miałem też tą możliwość zobaczenia wystawy o Rezie Abdochu, która została po raz pierwszy zaprezentowana w bodaj Whitney Museum i ona była pokazywana potem w Kunstwerke w Berlinie. Była taka wielka, retrospektywna wystawa prezentująca pracę wideo, bo Reza Abdoch oprócz bycia reżyserem teatralnym i operowym był także artystą wideo, czy reżyserem po prostu filmowym też, czy taką miał ambicję. I wtedy też włącznie z tą wystawą wydany ogromny katalog, który jest, wydaje mi się, że najbardziej pełnym wydaniem, świetnie w ogóle jakby zorganizowaną próbą prezentacji jego praktyki życia, głosów, specyfiki w ogóle tego artysty. A więc też jestem podczas naszej rozmowy, na pewno jakoś się będę tym posługiwał i do tego też będę katalogu chętnie zapraszał, jeżeli ktoś chce wiedzieć więcej i rzeczywiście jakoś głębiej poznać tego artystę. Kasiu, a co w ogóle sądzisz o Quotations from Ruined City? Na ile dla ciebie ten spektakl dziś był czytelny, na ile on był trudny do oglądania? Po pierwsze, myślę, że żeby go dobrze zrozumieć, trzeba by było go obejrzeć kilka, jak nie kilkanaście razy, bo tak jak już wspominałam, tempo akcji i jakby bardzo gwałtowne zmiany w układzie sceny, w montażu całego widowiska nie pozwalały na taki refleksyjny odbiór. Ale tak jak wiesz, ja nie cierpię oglądać nagrań i strasznie trudno jest mi na nich się skoncentrować. A tutaj miałam wrażenie takiego wręcz serialowego tempa, które było dla mnie dość mocno wciągające. Więc mogę powiedzieć, że jako taka widzka, która chciała atrakcyjnego widowiska, atrakcyjnego w tym sensie, które rzucało wyzwanie wyobraźni, które zapraszało do jakiejś gry, to czułam się całkowicie usatysfakcjonowana. No ale jako uważna teatrolożka było mi trochę trudniej, bo po pierwsze jakby nie wszystko słyszałam, po drugie no nie wszystko widziałam, bo ta kamera nas jednak wodziła dość mocno naszym wzrokiem, a miałam wrażenie, że tam obok konkretnie ujęcia na scenie dzieje się bardzo dużo, no ale przez to, że cały spektakl stanowił taką kalejdoskop obrazów zniszczenia, który odwoływał się nie tylko do właśnie AIDS, nie tylko do obozów koncentracyjnych, ale również do Sarajewa czy do innych jakichś takich przestrzeni wojny. Myślę, że pozostaje on gdzieś atrakcyjny w odbiorze. W dodatku, ja wiem, że to tak brzmi bardzo poważnie, o czym opowiadam i oczywiście ten spektakl jest poważny, bierze rzeczy serio, ale dużo tam jest takich scen z takim wręcz slapstickowym poczuciem humoru z takiej kategorii Charlie'ego Chaplina, które totalnie jakby wytręcają widza i wprowadzają takie gwałtowne zmiany nastroju, co jest kolejną rzeczą, która nie pozwala się nudzić. Dlatego ja bym zachęcała w ogóle do zobaczenia tej rejestracji z Quotation, bo jest chyba takim ciekawym
samym wyzwaniem rzuconym wyobraźni widzę. Teatrolożka Josette Ferral zrobiła taki wywiad z Rezem Abdochem, w którym właśnie między innymi poruszała ten temat komizmu i tego, na ile jakby właśnie jego spektakle jakby są poważne, a gdzie są niepoważne. I właśnie Reza Abdoch tam bardzo mocno stał na takim stanowisku, że on ma swój rodzaj humoru i swój rodzaj dowcipu, który jest specyficzny dla jego produkcji. I Ferral właśnie nawet tak dopytywała, ale no to nie jest taki humor jak w farsie. A on odpowiedział, że no nie, no ale kto by chciał takiego rodzaju humoru dzisiaj, jakby nie, to w ogóle nie o to chodzi w moich spektaklach. W moich spektaklach jest jakby taki właśnie specyficzny mój rodzaj poczucia humoru. Quotations from a ruined city. To jest jego ostatnia praca teatralna. Jest to też, dla mnie to było szczególnie poruszające. Poleza w tym spektaklu opowiada, w jednej strony jakby konstruuje, w sensie można powiedzieć, że AIDS w ogóle stało się jakby organizującym motywem, czy organizującą strukturą tego spektaklu, ciała, które się rozkłada, ciała, które jest w ruinie. I to też w tej pracy łączą się doświadczenia, czy wizje, czy w ogóle po prostu konteksty takie jak oprócz właśnie kryzysu czasu AIDS, wówczas żywe doświadczenie, czy żywe jakby zmediatyzowane doświadczenie wojny w Bośni i Sarajewo. Reza też w tej pracy bardzo mocno też odnosi się do wątków holokaustowych. Zresztą sama scena, widownia jest oddzielona kolczastym drutem od aktorów. Jest to, trudno mi w ogóle jakby właśnie o tej pracy z gdzieś tam jakoś opowiadać, nie mówiąc oczywiście, czego ona dotyczy, i mogę tylko żałować właśnie nie oglądania tego na żywo, bo prace są bardzo, musiały być jakby ekstremalnie silne afektywnie, jeśli chodzi o nie tylko o tym, co jest mówione, ale też o przemoc, która jest stosowana w jego pracy, czy praca z przemocą i rodzaj jakiegoś też takiego pracy z performerami czy z aktorami, która jest fizycznie i widocznie wyczerpująca, więc też to też specyficzna energia, która się z tym łączy, a robi też bardzo duże wrażenie, ale przede wszystkim rzeczywiście dla mnie w tym momencie, myślę, że do teraz jest to gdzieś tam bardzo też wzruszające, w którym oglądanie też jakby pracy ze świadomością tego właśnie, że Reza podczas prób zwyczajnie jakby był w fazie już umierania. Te wątki holokaustowe, o których tutaj opowiada Szymon Adamczak, w ogóle były wykorzystywane w czasie epidemii AIDS także przez aktywistów, na przykład z grupy ACT UP. I tutaj wiemy, że Reza Abdoch nie należał do tych środowisk aktywistycznych, nie był członkiem ACT UP. I też nie wiemy, na ile jakby ta działalność na niego wpływała, ale rzeczywiście wykorzystanie metaforyki Holokaustu i pewnych znaków wizualnych związanych z Holokaustem było obecne. O tym między innymi pisał na łamach tekstów drugich Grzegorz Niziołek w takim w ogóle pięknym, znakomitym tekście Zapomniana metafora AIDS, w którym właśnie tłumaczy, w jaki sposób środowiska aktywistyczne wykorzystywały metaforę Holokaustu do mówienia o epidemii AIDS. Takim jednym z najbardziej znanych przykładów jest plakat Silence equals death, milczenie równa się śmierć, nad którym to napisem, białym napisem na czarnym tle, widnieje odwrócony różowy trójkąt, gdzie wiemy, że różowy trójkąt właśnie w drugą stronę, to znaczy szpicem do góry, był sposobem na oznaczanie osób homoseksualnych w obozach koncentracyjnych. W zasadzie za sprawą pomyłki, bo to oczywiście ma ciekawą wymowę, tak, dlatego że ten odwrócony trójkąt też możemy czytać jako przywrócenie sprawczości, ale tak naprawdę to był skutek pomyłki osób, które tworzyły ten plakat, po prostu źle zapamiętały położenie trójkąta, ale ten trójkąt tutaj został wykorzystany. Innym takim sposobem wykorzystania była platforma zrobiona na Gay Pride przez ACT UP, która wprost używała właśnie znaków holokaustowych. Tam między innymi na tej platformie była taka wieżyczka obozowa, na której widniał wizerunek Ronalda Reagana, znienawidzonego prezydenta, który przez pierwsze lata trwania epidemii w ogóle nie wypowiedział publicznie słowa AIDS i jakby którego administracja bardzo przyczyniła się do pogłębienia się kryzysu i do tego, że wiele rozwiązań, które mogły być stosowane i mogły pomagać ludziom, nie zostały wdrożone i nie zostały wdrożone w odpowiedni sposób. Dlatego właśnie epidemia AIDS nie jest tylko problemem medycznym, ale też jest problemem politycznym i społecznym i tak należy o niej myśleć. Czy dla ciebie, Kasiu, też te właśnie wątki
obozowe i holokaustowe były takie widoczne w Quotations from Ruined City? To jest trudne pytanie. W ogóle trudne pytanie dotyczy metafor wizualnych stosowanych w tym spektaklu, ponieważ były one bardzo niejednoznaczne i też ten spektakl miał bardzo, bardzo szybkie tempo, w związku z tym obrazy się zmieniały. Jedne metafory nachodziły na drugie i ciężko było powiedzieć, że ten obraz znaczy konkretnie to, bo mam wrażenie, że każdy obraz miał tam bardzo wiele znaczeń. Na pewno takim jednoznacznym sygnałem był drut kolczasty, o którym też opowiadał Szymon, i jakby przez pryzmat tego drutu kolczastego w ogóle siedząca na publiczności widownia oglądałaś przedstawiony na scenie świat. Innym były postacie blade, z podkrążonymi oczami, podobnie do siebie poubierane, co osobom z doświadczeniem życia w Polsce, gdzie ta metafora jest bardzo popularna, przywodziło od razu na myśl takie postacie obozowe. Ale z drugiej strony, wiedząc o biografii Abdocha, jednocześnie pojawiały się skojarzenia właśnie z osobami chorującymi na AIDS. Dlatego też myślę, że takie zagmatwanie znaczeń było tam celowe i że te obrazy miały nam się kojarzyć jednocześnie z kilkoma rzeczami. I tak jak ty mówiłaś o stosowanych wizualnych metaforach w reprezentacji AIDS, że jedno na drugie się nakładało, dodając coraz to nowych znaczeń. Historię Reza Abdocha chciałybyśmy jednak opowiadać uczciwie, to znaczy nie wybielając jego wizerunku, dlatego że w wywiadach z nim, w tekstach o nim znalazłyśmy także trochę treści, które z dzisiejszej perspektywy są dość mocno niepokojące, bo Reza Abdoch był takim reżyserem, wizjonerem, artystą, który posiadał bardzo dużą władzę nad procesem twórczym, nad zespołem ludzi, którymi pracował, który był takim rodzajem właśnie artysty, wizjonera, trochę na pograniczu guru, w którym ludzie się zakochiwali. To rzeczywiście jest jakoś niepokojące z dzisiejszej perspektywy. Obie z Kasią przeczytałyśmy wywiad przeprowadzony przez Szymona Adamczaka i nigdy nie opublikowany z jedną z aktorek, która brała udział w spektaklach Abdocha, to znaczy z Weroniką Korwin. Weroniką Korwin, która jest polską aktorką, która po 1989 roku zdawała się spróbować właśnie swoich sił w Stanach Zjednoczonych i wylądowała właśnie w Nowym Jorku. I w tym Nowym Jorku w jakiś zupełnie albo po prostu niemal przypadkowy sposób dostała się na casting. Nie wiedziała, kim jest za Abdo. Wygrała casting, czy jakoś bardzo właśnie jakoś jej dzięki też jakby umiejętności i przede wszystkim też jakby umiejętność pracy z ciałem, to się totalnie zaabsorbowała. I Weronika wystąpiła w spektaklu Father Was a Peculiar Man, ten właśnie ten Rezy spojrzenie na braci Karamazow i na ojcobójstwo właśnie z takiej queerowej perspektywy, bo gigantyczną produkcją właśnie Site Specific w Meatpacking District. A Weronika właśnie wówczas zrobiła po prostu sobie sprzedaczkę i była na zielonej karcie. I ich drogi splotły się ponownie 2 albo 3 lata później. Weronika opowiadała mi w wywiadzie, który z nią przeprowadziłem, że po prostu poszła do kina i zupełnie trafem w kolejce po bilety właśnie stał Reza. Chwilkę pogadali, kontakt mi się wcześniej urwał. Weronika zapytała Rezy, nad czym teraz pracuje. Reza odpowiedział właśnie, że no, jakby robi spektakl inspirowany amerykańskimi seryjnymi zabójcami. Był to właśnie spektakl The Law of Remains. I Weronika właśnie od tego czasu też gdzieś tam była właśnie blisko zespołu Rezy i właśnie opowiadała też właśnie ten taki, bardzo jakiś taki ciepły i magiczny sposób. Była też świadkinią oczywiście też jakby stanu Rezy, jego umierania na AIDS i troski, która wokół tego była. Był to bardzo ciekawy materiał. Korwin opowiada z dużą miłością, fascynacją i taką tęsknotą o tych próbach. Bardzo dobrze mówi o samym Abdochu, podkreślając, że nigdy wcześniej ani nigdy później nie trafiła do tak ciekawych procesów teatralnych. Dzisiaj jednak trochę inaczej patrzymy na procesy prób i w naszym polskim podwórku przyglądamy się z dużą uważnością relacjom z prób Jerzego Grotowskiego czy Tadeusza Kantora. I z dzisiejszej perspektywy widzimy, że można było w tych procesach bardziej o aktorów zadbać, bardziej zadbać o ich
podmiotowość, a także o to, by nie przekraczali swoich granic. I dlatego czytając dzisiaj wywiad z Weroniką Kormin, która opowiada o tym, jak z tej fascynacji pracą przekraczała swoje granice bólu, albo kiedy opowiada o sytuacji, kiedy sama nie wie, jak to się stało, że się rozebrali wszyscy do jakiejś sceny i kiedy padła na to zgoda, to pomimo tego, że nie mówi ona o krzywdzie, a my jej całkowicie wierzymy, że to były świetne chwile, które przeżyła i bardzo wzbogacające procesy artystyczne, to chyba takim zadaniem współczesnej teatrologii jest powiedzieć, sprawdzam, zastanówmy się, jak można by było dzisiaj przeprowadzić to lepiej, przeprowadzić to bardziej włączając aktora do procesu powstawania spektaklu, jak można zadbać o to, żeby wysoka jakość spektaklu i pracy teatralnej była utrzymana, ale właśnie bez przekraczania granic i bez bólu, bez poświęcania się dla dobra spektaklu. I dlatego to wzbudziło jakąś naszą uwagę i chciałyśmy o tym powiedzieć, a chciałyśmy o tym również porozmawiać z Szymonem Adamczakiem, dlatego zapytaliśmy go o tą delikatną kwestię. Rzeczywiście te różne opowieści, właśnie szczególnie zespołu ludzi, z którymi zapracował, mają właśnie taki trochę niemal kultystyczny wymiar, choć właśnie też dzisiaj przeglądając je sobie właśnie było też coś, że te osoby miały też tego świadomość, więc jakby oczywiście rodzaj jest tutaj bardzo niejednoznaczny i czy niełatwo tutaj jakby też te... Na pewno jest jakby wiele przekroczeń w jego pracy, które można nazwać, to też pewnie do tego zaraz dojdę, ale może chciałbym zacząć jakby odpowiadając na to pytanie. Mam też, czy biorę pod uwagę też to właśnie, że Reza z jednej strony rzeczywiście, jak też czyta się jego biografię i wspomnienia bliskich, Reza rzeczywiście miał w sobie coś w rodzaju bycia genialnym dzieckiem, czy dzieckiem, które w związku też w dużej mierze właśnie rodzinie o bardzo wysokich zasobach i przywileju, a też równie głęboko dysfunkcyjnej, ale Reza na przykład, wiecie, on wychodzi właśnie z rodziny, która jest o bardzo wysokim przywileju i dostępie też właśnie do wytworów najlepszej światowej kultury, do Iranu przyjeżdżały tuzy po prostu absolutnie sztuki, co jest bardzo interesujące. Dla Rezy wydaje mi się właśnie też to wejście właśnie już po jakby przeniesienie się do Stanów po rewolucji, ta właśnie kompletna deklasacja i doświadczenie pracy seksualnej i tak dalej, doświadczenie pracy właśnie artystycznej za prawie żadne pieniądze, jest tym, o czym warto też porozmawiać, jakby, bo Reza jest też taką jego historia twórcza jest też taką historią właśnie o kimś, kto stracił bardzo dużo i musiał od zera też właśnie bardzo prekaryjny sposób wiedzieć swoją karierę, co jest też trochę jakoś też historią o modelu pracy w Stanach Zjednoczonych, nie? Więc i tu się też pojawiają właśnie te pierwsze przekroczenia, bo na przykład jakieś pierwsze pęknięcie w Rezy i wobec jego właśnie zespołu aktorskiego, z tym pracował najbliżej przez pierwsze lata, właśnie było o tym, że kiedy Reza w końcu zaczął dostawać pieniądze, no bo wtedy właściwie nikt nie dostawał wynagrodzeń za przygotowanie do roli. Wszyscy jakby dorabiali, albo niektórzy nie musieli dorabiać, bo mieli jakieś inne zasoby. Więc był taki moment właśnie buntu czy jakiegoś takiego wielkiego rozżalenia właśnie przez to, że Reza nie wziął ze sobą na przykład wszystkich, nie? Reza był kimś, kto rzeczywiście pełniał swoje nie chcę powiedzieć marzenie, Reza był kimś, kto po prostu bardzo, miał bardzo klarowny i jasny cel właśnie podążania swoją ścieżką artystyczną i tu miał bardzo jakiś taki duży problem z w ogóle uwzględnianiem potrzeb innych. Więc pojawiały się też właśnie w historiach o nim też jakby twórcze napięcia i konflikty. Właśnie jedna z osób, którą razem jakąś świetną energię, która współpisała czy budowała właśnie koncepcję i wytwarzała teksty do Boogeymana, w pewnym momencie wystosowała proces cywilny przeciwko Abdochowi, właśnie o przejęcie jej pracy i on jakby dogadali się poza sądem, ale też wycofał te rzeczy, więc tu są właśnie te dwa pierwsze takie pola, nie? Jedno jest właśnie pole właśnie takiego wyzysku i autowyzysku jakby tych czasów, które na swój sposób można przenieść też na jakby kontekst dzisiejszych rozmów, ale oczywiście to też jakby nie mówimy tu na przykład o publicznie dotowanym teatrze na przykład jak w Europie, tylko jednak o
o Stanach, gdzie wielką rolę jednak mają producenci, ludzie z pieniędzmi, więc lawirowanie między tym już było bardzo trudne. Reza był w jakiś też bardzo imponujący sposób właśnie kimś, no właśnie, kto miał jakiś niewysłowiony, wręcz urok osobisty, taki też rodzaj flirtu, który z każdym jakby człowiekiem, który właśnie czynił to, że oni tak go kochali, ale też to na przykład na co zwróciłem uwagę mocno. Właśnie jedna z osób aktorskich powiedziała coś takiego, że pracy z Rezą, jeżeli się nie ma granic i postawionych i nazwanych swoich własnych granic, to Reza po prostu weźmie z ciebie, co tylko będziesz w stanie dać. Nie? To jest też ciekawe, że jakby ten geniusz nie ma w pewnym sensie limitów, jeśli chodzi o właśnie pracę na przykład z performerami. Nie? On jakby stawia zadania, czy szczególnie jakby akurat zadawał jakieś też zadania, które bardziej jakieś takie abstrakcyjne. On nie zajmował się na przykład procesem aktora twórczym. Nie? On jakby też nie tworzył ról. Ma bardziej takie persony sceniczne, po prostu wiesz, jakby nie chcę, żebyś robiła to i tamto, a nie chcę, żebyś była, wiesz, na przykład, nie wiem, taką, a nie inną lesbijką, po prostu, która wygląda z takiego filmu i po prostu, wiesz, ty idziesz i robisz ten research i przynosisz to na próbę. Więc jakby sukces jest oczywiście sukcesem też jakby wielu, wielu jakby innych osób, przynajmniej na ten sukces pracowało bardzo dużo ludzi, ale wydaje mi się, że jest coś jakby nieuchwytnego też w tym, jakim on musiał być jakby niesamowicie rzeczywiście magnetycznym człowiekiem, że tak wiele osób też za nim podążyło, nie? A więc to jest ciekawe. Jeśli chodzi o tą przemoc, myślę, że to trochę też jest kwestia pewnych też standardów pracy, nie? Właśnie w jednym z tych spektakli w Boogeymanie, tu też chcę zwrócić uwagę, że Reza też często pracował site specific, nie? Jedna z jego prac była zrobiona z słynnym Meatpacking District w Nowym Jorku, a więc to były też takie tereny właśnie, no ciemne rejony miasta, że tak wyrażę. Więc aktorzy przy prawie każdej jego produkcji musieli też dla swojego własnego bezpieczeństwa wymagać w ogóle jakichś norm bezpieczeństwa, nie wiem, zabezpieczania, po prostu wiecie, takich rzeczy, które totalnie po prostu się wchodzi w jakieś surowe przestrzenie, nie ma jakichś podstawowych zabezpieczeń, po prostu nie ma BHP. Więc jakby to stało się też jakby elementem też pracy tej jego kompanii teatralnej. Nie bądź w pewnym momencie, jakby to się to sprofesjonalizowało, on zaczął, założył właśnie z tymi, z swoimi współtwórcami grupę, która nazywa się Dare a Luz, czyli dające światło, dające światło. I to też właśnie ci aktorzy, czy współrealizatorzy brali na siebie przeróżne funkcje producenckie właśnie i często musieli to robić właśnie, żeby ochronić siebie. Więc Reza nie był tutaj jakby w takim sensie tego typu liderem, który by o to zadbał, ale wydaje mi się, że to też były czasy, w których od artystów tego też nie oczekiwano. Zastanawiam się też, jak jeszcze podejść trochę do tego tematu właśnie jakiejś takiej ekstremalnej pracy z ciałem aktora czy performera, nie? Bo Reza na przykład nie jest choreografem. Co chcę przez to powiedzieć, to też, że Reza nie układał ruchu, czy nie mówił z perspektywy właśnie jakiejś ucieleśnionej wiedzy, tylko stawiał pewne zadania, które te ciała mogły lub nie mogły spełnić. Więc to też właśnie było właśnie o tym, co jest, on cały czas szukał właśnie tego, co jest możliwe do wyrażenia, niekoniecznie mając, zupełnie niecynicznie właśnie mając na uwadze też kondycję aktorów. Nie, on zakładał, że owszem, jego prace są bardzo wymagające i wierzy, że jakby ludzie potrafią o siebie zadbać i że są z nim w tym zespole też rozumiejąc to, nie? Ale rzeczywiście mam wrażenie, że z dzisiejszej perspektywy i też momentu, w którym jesteśmy, gdzie jednak bardzo dużo mówimy o trosce i jesteśmy też po mitu, to warto też to odnotować, nie? Ale na przykład nie złapałem ani jednego wypowiedzi, na przykład, że w takiej, w której Reza przekraczałby drugą osobę jakby na bezpośrednim kontakcie fizycznym czy na tle seksualnym, taką dużą właśnie liminalną granicą między Rezą a tym, z którym pracował, było na przykład też to, w jaki sposób czerpał może z tego, o czym ci ludzie mówili, czy ich personalnymi historiami, które w jakiś sposób często znajdowały swoje miejsce na scenie, często przekształcone. I tu
właśnie miałem wrażenie też, że jakby jest to najbardziej nieprzejrzyste, nie? Miałem wrażenie właśnie, że to jest taka, że jest to takiej osmozy. Nie wiem, jesteśmy razem w tym zespole, dowiadujemy się o sobie pewnych rzeczy i te rzeczy jakoś na przykład trafiają do scenariusza, ale na przykład nie, rzeczywiście nie było tu elementu konsentu, nie? Że często jakby osoba się na przykład wyczuwała, że aha, on mnie pyta na przykład o moją matkę tyle i to pewnie na przykład te historie o mojej matce trafią do jakiegoś spektaklu. W grupie dla patronów i patronek udostępniamy także mnóstwo materiałów na temat Rezy Abdocha, bo zrobiłyśmy dość dokładny research, znalazłyśmy ciekawe teksty i bardzo chętnie się z Wami nimi podzielimy. A tak naprawdę dochodzimy już do końca odcinka. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Mamy nadzieję, że Reza Abdoch jest dla Was, tak jak chyba stał się dla nas, dość dużą inspiracją i takim punktem do własnych, prywatnych poszukiwań. I to już wszystko, co przygotowałyśmy w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy Szymonowi Adamczakowi za to, że podzielił się z nami swoją wiedzą na temat Rezy Abdocha. Dziękujemy również, jak zawsze, Witoldowi Mrozkowi i Izabeli Zawadzkiej za użyczenie nam mikrofonów, na których nagrywamy ten odcinek. Ten odcinek został napisany i wyprodukowany przez Katarzynę Niedurny i Katarzynę Waligurę. Linki do materiałów, których użyłyśmy przygotowując dzisiejszy odcinek, znajdziecie w opisie niniejszego odcinka na platformie podcastowej, na której teraz nas słuchacie, bądź na YouTubie. Bardzo prosimy Was także o Wasze lajki i subskrypcje w naszych kanałach podcastowych, na YouTubie i w naszych mediach społecznościowych. Jesteśmy na Facebooku i jesteśmy na Instagramie. I tak jak Kasia powiedziała, dodatkowe materiały do dzisiejszego odcinka zostaną udostępnione w naszej grupie dla patronów i patronek na Facebooku. Jak zawsze w naszym intro mogliście usłyszeć muzykę zespołu Tokyo Music Walkers. Kurtyna!